Zjednoczeni przez Chingis Hana, Mongołowie zajęli ogromny obszar rozciągający się od Chin aż po Europę Wschodnią. Potomkowie wielkiego wodza kontynuowali te podboje. Uwieńczeniem walk przeciwko księstwom ruskim było zdobycie Kijowa. Jedno z najlepiej prosperujących miast w regionie zostało zrównane z ziemią, a prawie całą 50-tysięczną populację wymordowano. Za kolejny cel dowódca Mongołów, a zarazem wnuk Chingischana, Batu Han, obrał Węgry. Wcześniej jednak zdobył wiele cennych informacji na temat stosunków panujących w tej części Europy. Dzięki temu miał świadomość, iż osłabiona Polska mimo rozbicia dzielnicowego najprawdopodobniej udzieli wsparcia atakowanym Węgrom. Wysłał więc swoich posłańców do księcia Henryka Pobożnego, jak i do władcy Węgier, Beli IV. Warunki nie są znane. Najprawdopodobniej żądał przyjęcia zwierzchności mongolskiej lub też wypłacenia trybutu. Wysłannicy nie wrócili już do swojej armii. Przebywając na dworach władców, zostali zamordowani. Batu Han podzielił swoje wojska. Większą część pod osobistym dowództwem skierował na Węgry, natomiast mniejszą pod rozkazami Bajdara wysłał na Polskę. Bajdar nie miał na stałe zająć terenów rozbitej Polski. Jego zadaniem było złupić jak największe obszary kraju, tak aby główna armia była zabezpieczona przed atakami z północy. Na początku 1241 roku oddziały mongolskie zdobyły i złupiły Lublin. Wojska te miały jednak za zadanie głównie rozpoznanie terenu. Wieść o tragicznych losach obrońców Lublina doprowadziła do paniki wśród mieszkańców okolicznych terenów. Więc gdy najeźdźcy przybyli w okolice Sandomierza, okazało się, że jest on pełen uchodźców szukających schronienia przed hordą. Aby uratować miasto, wojska małopolskie i sandomierskie stawiły zbrojny opór w bitwie pod Turskiem. Po początkowych sukcesach Polacy zostali przechytrzeni przez Mongołów, którzy zastosowali taktykę pozorowanego odwrotu. Armia krakowsko-sandomierska została rozbita. 13 lutego Sandomierz został zdobyty. Rozpoczęła się masakra ludności cywilnej. Być może to wtedy zaczęto w Polsce określać wszystkich Mongołów jako Tatarów. Tatarzy byli tylko jednym z wielu plemion wchodzących w skład imperium. Nazwa upowszechniła się, gdyż była ona podobna do Tartaru, greckiego słowa określającego piekło. Główna armia dołączyła do łupieżców dopiero w marcu. Z uwagi na skąpe źródła, dokładna liczebność wojsk jest trudna do oszacowania. Prawdopodobnie cała horda liczyła kilkanaście tysięcy ludzi. Mongołowie podzielili swoje wojska. Mniejszy oddział ruszył w kierunku Kujaw, aby palić i plądrować. Natomiast główne siły pod przywództwem Bajdara oraz Ordu, brata przywódcy całego najazdu Batu Hana, obrały za swój cel Kraków. Wojska małopolsko-sandomierskie próbowały obronić miasto, jednak poniosły klęskę w bitwach pod Chmielnikami i Tarczkiem, co ostatecznie przekreśliło szansę na ocalenie miasta. Ofiara ta nie poszła na marne. Większość mieszkańców zdołała uciec, zaś pozostali książęta mieli czas na mobilizację sił. Najeźdźcy kontynuowali swój marsz w głąb Polski. Ku zaskoczeniu przywódców hordy, książę opolski Mieszko Otyły rozbił oddziały zwiadowcze w bitwie pod Raciborzem. Ordu i Bajdar wiedzieli, że muszą się śpieszyć. Pomimo zwycięstw, każdy dzień kampanii przynosił kolejne straty, a tak daleko od ojczyzny trudno było o posiłki. Dodatkowo mieli oni świadomość, że na pomoc Henrykowi Pobożnemu wyruszył władca czeski, Wacław I. Zwycięstwo w walce z połączonymi siłami byłoby prawie niemożliwe. Z tego powodu Mongołowie zrezygnowali z oblężenia silnie ufortyfikowanego Raciborza i ruszyli bezpośrednio na Opole. Armia polska stawiła symboliczny opór. Po początkowych starciach wycofano się w stronę Wrocławia. Również i to miasto zostało opuszczone przez mieszkańców, a następnie spalone. Siły polskie pod przywództwem księcia śląskiego Henryka Pobożnego zebrały się pod Legnicą. Mongołowie postanowili stawić mu czoła dopiero po przybyciu posiłków z północy, które dotychczas zajęte były grabieżą. Henryk dobrze wykorzystał dany mu przez sojuszników czas. Zdołał zebrać oddziały ze swoich włości, resztę armii książąt dzielnicowych, oddziały morawskie oraz ochotników z Niemiec.
Dodatkowo był wspierany przez templariuszy i joannitów. Samych braci zakonnych było jednak zapewne niewielu, prawdopodobnie około setki. Liczebność całej armii jest szacowana na od 6 do 8 tysięcy. Mongołowie, którzy ponieśli straty podczas całej kampanii, zgromadzili prawdopodobnie od 8 do 10 tysięcy żołnierzy. Tak różniące się armie stanęły naprzeciwko siebie kilka kilometrów od legnicy. Styl walki Mongołów mocno różnił się od tradycji europejskich. Szukali swej przewagi głównie poprzez angażowanie w walkę zwrotnych konnych łuczników. Jednak z drugiej strony wojska sprzymierzonych wyciągnęły wnioski z poprzednich starć. Udało im się nawet wciągnąć Mongołów w pułapkę. Gdy ci byli zajęci walką z oddziałami zagranicznymi, runęło na nich ciężko zbrojne rycerstwo polskie. Nawała koni i stali załamała oddziałami hordy. Wiele z nich zaczęło ustępować pola wojskom Henryka. Gdy już wydawało się, że wynik starcia jest przesądzony, wśród wojsk polskich padł sygnał do odwrotu, wydany przez samotnego jeźdźca. Nie wiadomo, kim był, ani czy w ogóle istniał naprawdę. Być może był to podstęp Mongołów. Faktem jest natomiast, iż z jakiegoś powodu spanikowane oddziały Mieszka Otyłego wycofały się z pola walki. Widząc to, zrozpaczony Henryk Pobożny ruszył do ataku z odwodami, próbując ratować sytuację. Podczas dalszej walki doszło do kolejnego tajemniczego wydarzenia. Według przekazów azjatyccy najeźdźcy użyli podczas starcia pewnego rodzaju broni chemicznej, zapożyczonej zapewne od Chińczyków. Na skutek jej działania wielu Polaków omdlało, tracąc zdolność do dalszej walki. Pole bitwy zasnuło się dymem, co z kolei wykorzystali konni łucznicy Mongołów. Rozpoczęli ostrzał z flanek na skłębione i zdezorientowane rycerstwo polskie. Wojsko zostało rozbite, a sam Henryk Pobożny zginął w walce. Jego głowę odcięto, a następnie pokazano ją załodze legnicy, tak aby zmusić ją do poddania się. Żołnierze wytrwali jednak na swoich stanowiskach. Mongołowie zrezygnowali z oblężenia. Ruszyli na południe, aby wspomóc resztę armii w walce z Węgrami. Czeski król na wieść o przegranej wojsk polskich zaniechał ataku na hordę. Postanowił skupić się na obronie swoich granic. Spustoszenia dokonane przez Mongołów były ogromne, jednak najazd nie trwał na tyle długo, aby całkowicie zdewastować księstwa polskie. Gorsze były skutki polityczne. Wraz ze śmiercią Henryka nadzieje na szybkie zjednoczenie Polski znacznie przygasły. Był on władcą, który miał największe szanse na zjednoczenie kraju pod jednym berłem. Posiadał siły oraz predyspozycje, aby tego dokonać. Dodatkowo, gdyby powstrzymał Mongołów, byłby widziany jako wybawca Polski. Klęska przekreśliła wszystkie te nadzieje. Dziękuję za uwagę. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka oraz subskrypcję, ponieważ bardzo motywuje mnie to do tworzenia kolejnych materiałów. W przyszłości zamierzam również zająć się wydarzeniami związanymi z atakiem hordy na Węgry. Do zobaczenia.